Taka sytuacja, maszyna przyjechała tutaj w Komiś. Zobaczcie, taka fajna maszyna. Ciekawe, ile ma lat. Gdzie jest tabliczka? Chłopaki, gdzie ja znajdę, jaka ona jest stara? O, tutaj jest. Ale na GoPro nie będzie widać, ale ona jest, o, z 2007 roku. 13-letnia maszyna wróciła do macierzy. Chłopaki właśnie ją podłączają i będą testować, jak działa. Też jestem bardzo ciekaw, jak 13-letnia maszyna będzie działać w porównaniu do takiej nówki sztuki. To się wszystko okaże. Jak widać, jest to Omax, czyli maszyna premium. Irek teraz tutaj poziomuje maszynę. Troszeczkę brudna jest, ale to nie jest rewia mody. Czy przez 13 lat zmieniło się coś w pompach? Tak, w tym modelu na pewno. Zmieniło się, mamy nowy zawór, którego tutaj nie zaobserwujemy. To stare rozwiązanie z kryzą zrzutową. No i jest jeszcze szereg innych zmian. A co to? To są nóżki jakieś? To są tak zwane jacki do poziomowania. Aha. Małe lawareczki. O kurde. A to jest stacja uzdatniania? To jest to do wody? Nie, to są filtry. To są dodatkowe filtry, które w tej chwili są już na stacji. Aha. Kiedyś były na maszynie, wisiały w tym miejscu. Ale i co? I ta część... My ich już nie używamy w tej chwili, zresztą Omax też nie. Zamiast tych filtrów są zabudowane filtry na stacji, te, które budujemy. Aha. Zresztą Omax ale też ich nie używa. To pilnowało, że woda jest czysta? Nie, to są tylko filtry. Czyli czysta, dobrze powiedziałeś, ale nie znaczy, że uzdatniona, czyli pozbawiona minerałów. Ja pitole. Jaki... Gruba wtyka. Co to jest? Co to masz w ręku? Co to jest? To jest osuszacz powietrza. Osuszacz powietrza. Już chłopaki są o krok od uruchomienia maszyny. Elektrycznie ona już działa. Komputerek, wszystko jest. Pompa chodzi, jest dosyć głośna. Dlaczego jest tak głośno? Mamy dość mocno wyeksploatowany wentylator. A, to ten, tutaj. I większy komputerowy. Super, super. Tam ziomeczek doprowadza ją do czystości, żeby się błyszczała. Można zauważyć, że ta rurka tutaj jest w taki sposób zamontowana na takich swivelach, jak dobrze pamiętam. O. A tutaj w tym modelu jest jedna cała rureczka, która idzie tutaj do maszyny. Tutaj się wszystko świeci. Po dłuższej chwili zajrzyjmy do chłopaków. Jak tam prace serwisowe? Jest składane z powrotem korbowy. Wlejemy nowy, świeży olej. I zobaczymy, jak się będzie zachowywał. A jaki olej lejecie tutaj? 10W40 czy co? SAE 30, ewentualnie SAE 40, jeśli pompa pracuje w wyższych temperaturach. I to jest olej bez detergentów. Czyli nie ma żadnych substancji, które by wypłukiwały cokolwiek w silnikach samochodowych. Ponieważ tutaj nie ma żadnej pompy, która by odpowiadała za smarowanie jak w układach ciśnieniowych. W silnikach spalinowych. Tutaj jest smarowanie tylko rozbryzgowe. Widzę, że macie tutaj magnes. Do czego używaliście magnes? Żeby wybrać resztki opiłków, które zostały w skrzyni korbowej. Aha. O. Niektóre elementy są z nierdzewki, więc może nie chwytać. Ups. A to jest akurat... Niekoniecznie nierdzewka, to może być narzędziowa jakaś stal, albo jeszcze coś innego, ponieważ ten element jest dorabiany przez klienta, który posiadał tą maszynę. Prace nad maszyną dalej trwają nieustannie.
Zaraz się dowiemy, co tu chłopaki narobili. Same dobre rzeczy narobili. Rafał, opowiedz, co żeście tutaj namodzili. Powiem wam bajkę. Nie, dobra, to nie o tym. W dzisiejszym odcinku bardziej techniczny. Znaczy, no do tej pory sprawdziliśmy tą maszynę, która przyszła od klienta. Ona miała pewne czkawki, że tak to nazwę, jeżeli chodzi o przemieszczanie się. Dokonaliśmy swoistego przeszczepu, czyli wzięliśmy drugi kontroler z nowym rozwiązaniem. Podłączyliśmy do stołu ze starym rozwiązaniem. No i się okazało, że działa o wiele lepiej z tym nowym. No i padła decyzja, że będziemy to zamieniać. W sensie tą wersję będziemy upgrade'ować do tej takiej pięknej, czystej i schludnej. Także taki jest plan. I właśnie za to zabrałem. Aha. A w jaki sposób, się dowiedzieliście, że ta maszyna nie działa tak, jak powinna? No jednym z innych naszych filmów będziecie mogli zobaczyć, jak wykonuje się test ball bar i właśnie dzięki temu testowi okazało się, że no coś nie tak jest z wymiarami, z przemieszczaniem. Więc musieliśmy sprawdzić, czy to jest kwestia mechaniczna, czy elektroniczna, czyli sterowanie tą maszyną. Okazało się, na nasze szczęście, że to kwestia elektroniczna, bo to jest zdecydowanie łatwiej naprawić. Aha, dobra, okej, okay. Nie przeszkadzam. A tutaj za pompą... Ireneusz. Our beloved city. Słucham cię. Co u ciebie? A, też przykręcam pompkę zasilającą, bo okazało się, że jednak nie buduje odpowiedniego ciśnienia, więc wymieniłem ją na nową. Jestem pod wrażeniem, chłopaki, w jaki sposób podchodzicie do kwestii komisu, że maszyny są sprawdzane tak od deski do deski, a nie to tak jak się u komisarzy? Komisariuszy. Handlarzy przyjęło, że wrzucamy w komis i co będzie, to będzie. No, wiesz, zawsze można wyplakować, jak to samochody robią, opony wypastować i udawać, że jest piękne, ale by się okazało u klienta, że to jest maszyna niesamowita. Zresztą głupio by było, jakby się okazało u nowego klienta, że ta maszyna po prostu nie działa. Albo że po prostu korbowód wyszedł bokiem, co też w komisach samochodowych się czasem zdarza. Że niby silnik jest super, jakieś dodatki doleją do oleju, żeby panewki nie stukały, a za chwilę się okazuje, że gdzieś z silnika wypada korbowód. Uh-huh. Tego chcemy uniknąć. Ja kiedyś kupiłem samochód, który 7 lat nie miał wymieniany olej. No to piękne. No, ale jeździł. Też znam, znam takich nawet sprzedawców. Robert też jeździ olejem. Znam sprzedawców maszyn, którzy twierdzą, że oleju też nie trzeba wymieniać w ogóle. Wieczny jest. Wieczny, tak. Olej jest z wiecznej zmarzliny. Olej to olej. Albo tak, olej to. Że wiesz co, no, wierzymy w to, że ten drut, który wkładamy, ma jednak się zwróci w niezawodności maszyny dla klienta, no i też mniejszej ilości usterek, z którą my sobie będziemy potencjalnie musieli radzić w przyszłości. Także tak jest takie powiedzenie, więcej krwi, więcej potu na ćwiczeniach, mniej krwi w boju. No potencjalnie będziecie serwisować tą maszynę później, co nie? O. Nie muszę dodawać, nie? Że jest to część, którą się powinno dość często rozkręcać, żeby wymieniać filtry. Co, a nie chciało się w ringu wymieniać operatorowi? No, silikonem zawalone. Filtr wymieniany ostatni raz nigdy. Jeszcze by polatał o tym filtrze, co? Tak, tak. Z kamielina. Fajnie, kochanie. Może to ceramiczny? Nie. Rafał, jak tam progres? Wszystko w porządku? Tak. Do przodu. Widzę, że już tego komputera tutaj dodatkowego nie ma. Nie. Zrobiliśmy pełen retrofit, więc jest teraz najnowsze rozwiązanie. Podobnie jak w naszej maszynie demo, więc nie ma zbędnych komponentów.
Wszystko działa jak powinno. Tak jest, wszystko działa jak powinno. A teraz, nawet lepiej. A teraz czym się zajmujecie? Teraz się zajmujemy szczegółami, czyli spinamy przewody, czyścimy maszynę. Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Co działasz? Skręcam śruby. A co to jest takiego? Co to leży tutaj na tym stole? To jest oś Z. Zmotoryzowana oś Z. Oho. Jak się błyszczy, jak nóweczka. No, troszeczkę ją doczyściliśmy. Pierwotnie tak nie wyglądało. Wszystko z nią było w porządku? Tak, wymagała tylko jakichś drobnych poprawek. Smarowanie osi, smarowanie śruby. I poprawki kosmetyczne, czyszczenie przede wszystkim. Czemu starą, nie możesz nowej dać? Nie, nie, nie. Jest kamyś, patrzę tam na rzeczy. Mordko, zobacz. Tak. Poważnie? Sprawdź. Była to nasza sprzedaż komisowa. W związku z tym zostaliśmy zobligowani do przygotowania maszyny. Cały zespół dokonał wielu prac, jak na przykład regeneracja pompy, gdzie została wymieniona cała sekcja niskiego i wysokiego ciśnienia. Został wymieniony również olej i pas napędowy. Została dokonana aktualizacja oprogramowania, retrofit kart sterujących. Maszyna została odmalowana, zostały w niej wymienione fiszbiny oraz została poddana kalibracji przez na przykład test Bolbara. Okazało się, że po dokonaniu tych zmian urządzenie kilkunastoletnie po intensywnej eksploatacji odzyskało swój blask pod względem mechanicznym i wizualnym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!